Cześć, tu Ernest! Wracam do was z kolejną garścią ciekawostek ze świata Fortnite. Tym razem rzucimy okiem na wycieki na temat nowej strzelby, skinów, nowych rybek i nie tylko. Światło dzienne ujrzało mnóstwo epickich informacji, ale zanim do tego przejdziemy... Zacznijmy od ostatniej mini aktualizacji. Kilka dni temu do gry wprowadzono świetliki, o tym już na pewno wiecie. Ale wczoraj zaszła bardzo mała, ale warta uwagi zmiana w trybach turniejowych. Dzisiaj o 3:30 rano Fortnite wprowadziło łatkę, która obniżyła częstotliwość pojawienia się helikopterów w turniejach i na arenie, a dokładniej o 25%. To oznacza, że niektóre lądowiska dla helikopterów mogą stać puste. Przed tą aktualizacją helikoptery pojawiały się za każdym razem, czyli 100%. Reakcje na tą zmianę są mieszane, ale duża część osób jest za kompletnym usunięciem tych helikopterów z trybów turniejowych. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Poza tym wydobywcy danych odkryli tonę nowości, które skrywają się w plikach gry. Jedną z nich jest na przykład złoty grzybek, a dokładniej złota trufla. W plikach gry jest wzmianka o złotej trufli, która co ciekawe, korzysta z tego samego modelu co Arnold, fantastyczny grzyb. Dla tych co nie wiedzą, to tuż przed startem trzeciego sezonu twórcy gry aktywowali w piszczącej puszczy na kilka godzin specjalnego grzybka, który za nami chodził, tańczył i leczył nas. Złota trufla korzysta z tego właśnie modelu, ale będzie złota. Pliki gry wskazują na to, że niestety trufla będzie zwykłym grzybkiem do znalezienia na ziemi albo w pojemnikach z przekąskami i nawet w zrzutach zaopatrzenia. To będzie bardzo rzadki przedmiot, ale złota trufla nie będzie za nami biegać. Po zjedzeniu trufli prawdopodobnie otrzymamy punkty zdrowia i osłony, ale możemy spodziewać się tego, że będą też jakieś efekty uboczne. W grze już jest mnóstwo przekąsek, które po prostu leczą zdrowie. Dlatego zakładam, że trufla będzie miała jakieś specjalne zastosowanie. W plikach gry na ten moment są tylko okruchy danych na temat tego przedmiotu. Wszystko może się zmienić. Dzięki wyciekom wiemy też, że grzybek ma nową różową teksturę. Może to będzie jego tak zwana druga połówka. W trybie powtórki na dnie wody w piszącej puszczy dalej siedzi pan Arnold, co oznacza, że jeszcze się w grze pojawi, ale dopiero za kilka dobrych tygodni, gdy opadnie poziom wody. Światło dzienne ujrzały też wzmianki o nowych rodzajach rybek. Wiecie, jak łowiska mają swoją pulę broni i przedmiotów, co nie? Raz może wylosować nam się jakaś broń, a innym razem szwagier. Między innymi Hypex doszukał się w plikach gry wzmianki o tym, że w puli tych przedmiotów jest aż 5 nowych rybek, ale szanse na wyłowienie ich są ustawione na zero, ponieważ nie są jeszcze skończone. Oto nazwy kodowe tych rybek. Galareto rybka, osłonorybka, skokorybka, ogniorybka, termiczna rybka. Pierwsza pozycja brzmi nietypowo, ale reszta jest już dość jasna. Osłonorybka dawałaby nam tylko i wyłącznie punkt osłony. Siorborybka, która już jest w grze, leczy naszą osłonę, ale priorytetyzuje zdrowie, jeśli nie jest pełne. Osłonorybka brałaby pod uwagę tylko i wyłącznie nasz pasek osłony. Skokorybka mogłaby działać podobnie do skokoskał. W czwartym sezonie zeszłego rozdziału, w kraterach na wyspie, można było znaleźć tak zwane skokoskały. Po użyciu ich na kilkanaście sekund, nasza grawitacja się obniżała. Skacze się wtedy wyżej, nie ma obrażeń od upadku. Rybka, o której teraz mówimy, prawdopodobnie będzie działać tak samo. Czyli po zjedzeniu jej, będziemy skakać wyżej. Co ciekawe, nie wiem kiedy zaszła ta zmiana, ale skokoskały zostały zaktualizowane. Kiedyś po prostu obniżały naszą grawitację, a teraz dodatkowo co każdy skok nasza postać jakby skacze dalej i szybciej niż kiedyś. Czuć takie wybicie w powietrze. Polecam to sprawdzić w trybie kreatywnym. Tak będzie działać efekt skokorybki. Ogniorybka za to może działać podobnie do świetlików. Nie wyobrażam sobie jedzenia takiej rybki, ale co jeśli ogniorybka będzie przedmiotem miotanym, który po trafieniu w gracza lub strukturę wybucha w płomieniach? Jak już mówiłem, takiej rybki raczej się nie konsumuje. No chyba, że ktoś chce stanąć w płomieniach. Termiczna rybka po zjedzeniu jej mogłaby nas obdarzyć na krótki czas termowizją. Pamiętacie karabin szturmowy z celownikiem termowizyjnym? Taka broń kiedyś była w grze i celownik tej broni dawał ogromną przewagę. Każdy gracz i specjalne przedmioty podczas celowania tą bronią były podkreślone jaskrawym kolorem na ciemnym tle. Nazwa tej rybki podpowiada nam, że termowizja jest prawdopodobnie efektem ubocznym zjedzenia jej. Pamiętajcie, że to tylko moje pomysły, które wymyśliłem na podstawie nazw. Nie wiemy, czy te rybki kiedykolwiek wejdą do gry, ale jeśli tak, to już wiecie czego się spodziewać. Dodam jeszcze ciekawostkę, że te nowe rybki mogły być wzorowane na konceptach, które powstały na początku drugiego rozdziału.
To nie wszystko, słuchajcie. Twórcy gry pracują nad kolejną strzelbą, ale już na samym początku chciałbym dać znać, że nie wiadomo kiedy ona wyjdzie. Pierwsze wycieki na temat ładowanej strzelby pojawiły się kilka miesięcy przed startem trzeciego sezonu. Trzeba to mieć na uwadze. Dotyczy się wszystkich wycieków. A więc, nowa strzelba ma nazwę kodową Dragon, po polsku smok. Ma ona występować w fioletowej i złotej klasie rzadkości. Skupimy się na złotej, czyli tej lepszej. To bardzo interesująca strzelba. Oto co o niej wiemy. Strzelba smok mieści w magazynku 4 naboje i co ciekawe, jeden strzał wykorzystuje wszystkie 4 naboje na raz. Czas przeładowania to aż 4 sekundy. To tyle samo co złota ciężka snajperka, to bardzo długo. Wiecie, w walce, co nie? Jedno przeładowanie ładuje od razu wszystkie 4 naboje. Nie będzie można ładować oddzielnie każdego naboju, co podpowiada nam, że ta strzelba będzie miała magazynek podobny do strzelby automatycznej, która była kiedyś w grze. Teraz uwaga! Trafienie na blisko w ciało ma zadawać od razu aż 140 punktów obrażeń. To bardzo, bardzo dużo! W pełni naładowana złota pompa zadaje 147 punktów obrażeń w ciało, ale trzeba ją naładować. Tej nowej strzelby nie trzeba ładować. Złota, nienaładowana strzelba w ciało zadaje tylko 98. Niestety nie ma potencjału na zadanie 200 punktów obrażeń. Mnożnik trafień w głowę jest tak niski, że na blisko z tej strzelby, jeśli wszystko trafi w głowę, można zadać maksymalnie 175 punktów obrażeń. Zwykła, ładowana złota strzelba po naładowaniu potrafi zadać ponad 200 punktów obrażeń. Ale podkreślam jeszcze raz, strzelby smok nie będzie trzeba ładować. Nazwa kodowa tej broni i rodzaj magazynka, z której będzie korzystać, podpowiada nam, że może być podobna do tej oto strzelby z ratowania świata. Co ciekawe, ta strzelba z ratowania świata zadaje obrażenia ognia. To by pasowało do tego sezonu. Wtedy pociski tej strzelby nie tylko zadawałyby ogromne obrażenia, ale w dodatku podpalałyby graczy i struktury. Nawet chybiony strzał w gracza podpaliłby jego boksa. Strzelba smok zapowiada się na bardzo potężną broń na bliski dystans. Wyobrażam sobie, że będzie bardzo dobra w połączeniu z PM-ami. Seria w ciało z PM-a, a robotę, czyli likwidację, kończyłaby ta nowa strzelba. PM-y są teraz bardzo mocne. Jestem ciekaw, jak ta nowa strzelba wpłynie na rozgrywkę. Pamiętajcie, smok może wejść do gry za kilka tygodni, albo dopiero w następnym sezonie. Dalej, Fortnite Lad udostępnił na swoim Twitterze wyciek na temat nadchodzących sklepów. Jego źródło informacji na temat sklepów już nieraz było poprawne. Fortnite Lad na przykład podał dokładną datę wyjścia emotki Tusi Slide, kilka dni przed jej wyjściem. Tym razem Fortnite Lad dał nam znać, że skin ognistej Regenerate Raider ma wejść do sklepu w niedzielę o 2 w nocy, czyli wejdzie do sklepu po najbliższym sklepie, który będzie w sobotę. Ta data może się zmienić, ale jeśli nic się nie zmieni, to w najbliższym sklepie, czyli tym w sobotę, ma pojawić się Dark Bomberka. Jeśli będzie Dark Bomberka, to w następnym będzie Renegade Raider. Dalej w temacie dat to Lunakis dał znać, że obecny poziom wody się obniży prawdopodobnie 1 lipca. Nie odkryją się żadne ciekawe miejscówki, ale na przykład słone strzechy będą w całości suche. Co ciekawe, na zdjęciu ostatniego nieodkrytego etapu mapy widać jedną nową miejscówkę. Mieliśmy już okazję omówić wycieki na temat tego oto miejsca. Tutaj będzie Atlantyda. Wiemy nawet, jak brzmią dźwięki otoczenia tej miejscówki. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o Atlantydzie, to koniecznie obejrzyjcie mój poprzedni filmik. Na koniec dam wam znać o tym, że w plikach gry jest gotowych 12 tygodni wyzwań, mimo tego, że ten sezon ma trwać około 10 tygodni. Przynajmniej według daty podanej tutaj. Nie zaskoczy was chyba informacja o tym, że ten sezon także zostanie przeniesiony. I raczej nie ma szans na to, że potrwa tylko 2 miesiące. Praktycznie każdy sezon doczekał się przynajmniej kilku dodatkowych tygodni. Pliki gry w tym sezonie wskazują na to, że w tym sezonie będzie tak samo. Miejmy tylko nadzieję, że ten sezon nie będzie trwał ponad 100 dni, tak jak poprzednie 2 sezony. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie naładować swojej strzelby i do zobaczenia w busie bojowym.